Imieniny ulicy to oczywiście wspaniałe święto, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Tylko chyba Poznań tak obchodzi imieniny jednej z bardziej znanych ulic poznańskich. No ale oczywiście nie zapominamy o Święcie Niepodległości. To Święto Niepodległości w Poznaniu też jest bardzo radosne, wspaniałe. Cieszymy się, że możemy je po raz kolejny tutaj z Państwem spędzać. Dyma Kusznir, bębny. Starał się grać bardzo cicho i delikatnie. Na ogół gra potężną, głośną muzykę. Że tu się powściąga. Więc jest tak. Jak jest tych paru polskich wieszczów, to wydaje mi się, że Mickiewicz ma w tej chwili najlepszy zespół. No, z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem Czesława Niemena, który zaśpiewał Bema Pamięci, Rapsod Żałobny. Jest to dzieło genialne. Ale tu jeden utwór. A tutaj, proszę. Nie wiem, jak tam Szewczenko, czy ma swój zespół już. Jest? No. No, słuchajcie, drodzy Państwo, wieczór jest listopadowy, radosny owszem, ale mamy utwór na taką okoliczność. Mamy na listopad, mamy na upiór. Drodzy Państwo, upiór. We'll be right back.
czwartą wraca się nocą, opaduje na sile z piersią skrwawioną, jakby gdzieś rozdarto, znowu usypia w mogile. Z piersią skrwawioną, jakby gdzieś rozdartą, usypia znowu w mogile. Pełno jest wieści o nocnym człowieku, żyją co byli na jego potrzebie. Słychać, iż zginął w młodocianym wieku, podobno zabił sam siebie. Słychać, iż zginął w młodocianym wieku, podobno zabił sam siebie. Wieczne cierpi kary, po smutnie jęczał i płomieniem puchał. Niedawno jeden zakrystian stary obarczył go i podsłuchał. Niedawno jeden zakrystian stary obarczył go i podsłuchał. Mówi, iż odjór skoro wyszedł z ziemi, czy na gwiazdę poranną wrócił, załamał ręce i usty chłodnęli. Taką skargę wyrzucił. Duch nadzieje duszu mu nadaje. On już wraca na młodości kraj. Gwiazda pamięci promykomu życia. Szukać lubego oblicza. Gwiazda pamięci promykom życia. Szukać lubego oblicza. Kim żyć zapniechasz, blasku przeklęty, zagasłeś i znowu, po co mi znowu przyświecał? Sprawiedliwy, lecz straszny wyroku, ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć. I co? Cierpiał, to cierpień co roku, i jak już skończył, zakończyć. Przebył się z nas, muszę między zgrają, błądzić z drugiego, wyszedł się ukrycia. Lecz nie tam jak nie, ludzie powitają, wszystkiego co znał za życia. Patrzyła, musiałem jak w brodzie odwracać oczy, słyszałem twe słowa. Słyszałem co dzień i musiałem co dzień milczeć jak deska grobowa. Duch nadziei życie mu nadaje, on już wraca na młodości kraj. Gwiazda pamięci promykom życia, szukać lubego oblicza. Gwiazda pamięci promykom życia, szukać lubego oblicza. Yeah.
Nie no, oczywiście, że się mylę i wszyscy to widzą. Ale po pierwsze, oni grają zupełnie inaczej niż na płycie, a ja potrafię tylko tak jak na płycie. Cały czas improwizują, mylą mnie i tu... Nic nie pamiętam. A po drugie, nie mamy prób żadnych od samego początku. Ostatnie próby były przed nagraniem płyty. Spotykamy się tylko na koncertach. Tu się fantastyczne próby w Kijowie, w tym ich zale. To był jakiś taki przedmieścia. Będziesz tam... opowiadać, jak ciebie wyrzucili z zespołu. Nie, no oczywiście, że będę opowiadał. No. To akurat pamiętam, jak mnie wyrzuciliście z zespołu. Ale jeszcze raz opowiadał. Ale to trzeba było widzieć to miejsce. Princess Nowego. A czy państwo jeszcze nie znają tej historii, a może nie wszyscy? Wszyscy znają. Znacie tę historię? Nie. Nie, ale ja opowiem taką, której ty nie znasz. Jechało się tam przynajmniej od Saszki z domu chyba z 1,5 godziny przez to wielkie miasto, ten Babilon, albo i 2 godziny i w końcu na drugi koniec się zajeżdżało i mówi, tu mamy próby. No wie, gdzie macie te próby? No tu. No wie, jak gdzie tu? W tej piwnicy tam, w tym betonowym. I to było kapitalne miejsce, bo tam były jakieś warsztaty, blacharskie, jakaś porzucona kopuła cerkwi leżała wyklepana przez blacharzy, dekarzy, których cerkiew jakaś nie odebrała. Jakieś, no taki industrial, ale taki rzemieślniczy. I w środku tego była to cudowna kanciapa, gdzie mieliśmy próby. Rzeczywiście mnie wyrzucili z zespołu. Wyrzucili mnie z zespołu, położyli mnie na leżance i po godzinie mnie znowu przyjęli, jak się przespałem. Problem był w tym... To w Polsce że tego... nie pijesz tyle, ile piłeś w Ukrainie. Więc nie piłem. Piłeś, no. Nie, jak to, nie. To było tak, że po prostu szło się obok takiego pawilonu, gdzie sprzedawano wina właśnie jeszcze wtedy... Głównie południowo-wschodnie, czyli mołdawskie, gruzińskie i żal było przejść obojętnie wobec tej... oferty. Teraz pojedzie Saszko się podpisy, bo on jest taki mądry w gębie, on potrafi te bajdary wykonać, co ja nie potrafię po prostu. Oni to napisali, ja się nie wyrabiam, nienawidzę muzyki swingowej po pierwsze. No, nie chcę śpiewać, to ja muszę to śpiewać. Tak, jasne. I to już jest tak, to mam już taki układ, że Saszko... Nie, no ty śpiewasz, to... Jasne. Że tobie to świetnie wychodzi. Waglecki też potrafił to zaśpiewać, to jest niesamowite. Na jakimś koncercie wyszedł, po prostu zaśpiewał, ot tak. Bajdary. Bajdary. Konia i nie siędź razu. Lasy, doliny, głazy, kolej na tłoku. No i płyną, giną jak fale potoku. Chcą odrzucić się, upić tym mirem obrazu. Żał parad konia się płyną, niby ptak. No ty o tych temat. Żał parad konia się płyną, niby ptak. Żył перед коня шаблином, ніби так. Спині неправно я знайти у тих дива. Жену перед коня шаблином, ніби так. Żeby nie ukradł, zmieni.
Wszyscy wiedzą, że swingi Foxtrot wymyślili Polacy. Dzięki. Dzięki Poznaniu. Jest super. No co? No tak, jak Mickiewicz nam to wybaczył, no to już wybaczy nam wszystko. No, nawet. Tu jest znowu strasznie trudny utwór. Nie będę. To się nazywa Droga nad przepaścią w Czufut Kal. Ja tu się wywalę prawdopodobnie. Ale jest tak, co? A, zapomniałem jeszcze jedno powiedzieć, dlaczego ja się wywalam. Ja nie mam talentu po prostu, oni wszyscy mają talent. Co? Po prostu. Mówię, że jesteście wielkimi muzykami i macie talent, a ja jestem muzyk jak z koziej dupy trąbę. To jest talent. Dobrze, znowu wraca nam Krym. Droga nad przepaścią w Czufut Kal.
Przepraszam was, chłopaki. Przepraszam. Zbliżamy się powoli do końca. Zbliżamy się powoli do końca. Ta płyta miała swój rytm, miała swoją strukturę, ułożone piosenki, ale od jakiegoś czasu zmieniliśmy z racji na to, co się dzieje na Ukrainie i naszej gramy tę płytę. I teraz zrobimy taki kawałek, który był ostatnim. Nawet zagraliśmy go u Kuby Wojewódzkiego, ale chyba nie został zrozumiany. Tak było. Pytasz, za co Bóg trochę sławy mnie ozdobił. Się zmienia oraz rozwija. Kiedyś to była właściwie modlitwa, a teraz jest kawałek do tańca na dobrą sprawę. Ale dlaczego nie? Super! Dlaczego nie? Prostota tego tekstu nie dotarła do Kuby Wojewódzkiego, a przynajmniej nie dał nic po sobie poznać. Teraz chyba ten utwór, który jest największy aktualny teraz. I dziękujemy Mickiewiczu, że przewidział jakąś dużą wałkę, z której on byłby dumny. Ponieważ oprócz tego, że był wieszczem i poetą, był też prorokiem. Tak? Reduta Ordona. Despoty z nim duma szalona obleją
jak na skalę reku Piątona. Rozkazał tak góry. Wstąpiłem na ciało i spojrzałem na pole. 200 karmat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi prosto, długo, daleko, jako poza brzegi. Tu blask, tym widać cicho i kup jak 100 gronów. Zaczniło się powietrze od ziemi głowy. Karmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na kołach loty zapalone. Sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży, rozjemcza mogiła. Tam ci, co bronili, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalą kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słysza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Nic mocnia trwa, pęka nasz
Dzięki Poznań. Olek Kurbakow, bas. Jurek Myronec, bandura. Saszko. Sława Ukrainie! Nie Ukraińcy! Давайте поляків привітаємо! Вітаємо з Днем Незалежності! Hey! 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 Thank you.